Dobra, to teraz tak, po niezbyt udanych piątkowych próbach wywaliłem cały kod, któryśmy wtedy napisali do osobnego brancha i cofnąłem się do, na głównym repo do poprzedniej sprzed piątku stanu. Dlaczego? Dlatego, że przestały nam działać nawet rozbudowa budynków, sam guzik przestał działać. Doszedłem do wniosku, że no bo łatwiej będzie się cofnąć, niż próbować to naprawić, więc tak, nie ten, więc cofnąłem się na, zrobiłem tam brancha, wypuściłem to na repo, cofnąłem się do maina i teraz to jest branch sprzed 11 dni, natomiast tamten jest sprzed 4 dni. Teraz, co będę chciał zrobić, to będę chciał w miarę możliwości odzyskać część rzeczy z tego brancha, które uznam, że są zrobione jednak dobrze, a resztę uwalić i cześć. Myślę, że zrobię to ręcznie, natomiast to za chwilę. Pierwsza rzecz, chcę zrobić to, co wydaje mi się, że będzie najprostsze do zrobienia, czyli kwestię magazynu, maksymalnej pojemności magazynu dla wioski. I to powinno być dosyć proste, z racji tego, że chcę ustalić magazyn w taki sposób, żeby przetrzymywał maksymalnie 24 godziny 24 godziny warte zasobów, tak? Czyli żebyśmy musieli co najmniej raz dziennie do gry się logować, żeby zużyć zasoby. I zrobię to tak, że on nie będzie, ten wielkość magazynu nie będzie zapisywana na zmiennej, tylko będzie wyliczana na żądanie po to, żeby, no bo nie ma sensu tego zapisywać w zmiennej, bo musielibyście za każdym razem pilnować, żeby to aktualizować. Mam funkcję na przykład woodgain, której mogę tutaj wstawić 24 godziny jako czas i ona mi zwróci dzienny ten, i to dokładnie chcę, żeby ta funkcja na razie robiła, z racji tego, że jeszcze potem może przewiduję, że jakieś będą modyfikatory w stylu na przykład unikatowy, jakiś tam jednostka, czy budynek, czy bohater, czy cokolwiek, który będzie na przykład zwiększał magazyn. Ale co do zasady, magazyn ma być warty 24 godziny produkcji. Więc przygotuję sobie taką funkcję tutaj, public. No, że jak będzie public, jakoś tak to się pisze, nie? Pojemność. I tu będzie jako atrybut będzie string surowiec, a będzie zwracało inta. I co do zasady, albo nawet łatwiej to będzie switchem zrobić. Switch resource, w zależności od tego, jaki jest resource ustalony. Dla drewna return return this wood gain i czas 24 godziny, czyli 60 sekund razy 60 minut razy co? 24 godziny, tak? To jest dobowy doba. 60 sekund razy 60 minut razy 24 godziny. I to mi zwróci dla drewna. Tak naprawdę to mogę sobie skopiować, wkleić tutaj i określić, że na przykład dla żelaza będzie tak samo, ale mogę też określić, że na przykład dla żelaza tylko połowę przetrzymuję w ten sposób. I żelazo będzie w stanie tylko z 12 godzin w magazynie przetrzymywać, więcej już nie. To mogę zostawić, bo na razie on ma nic nie ma, albo default możemy zrobić, że po prostu return. Return 0. Default oznacza, że otrzymaliśmy jakąś wartość, którejśmy się nie spodziewali, nie przewidzieliśmy, tak? Czyli ani nie wood, ani iron, jakąś bzdurę, ktoś mi tu poda, to dostanie 0. I mając to, jestem ciekaw, czy to dobrze wpisałem. Dobrze.
Mając to, mogę zmodyfikować funkcję gain, która odpowiada za nabór surowców w taki sposób, żeby ona nabierała, dobierała surowców tylko do całej pojemności magazynu. Czyli po dodaniu do magazynu drewna mogę sprawdzić, że jeżeli magazyn drewna przekroczył pojemność na drewno, czyli this capacity wood, to wtedy trzeba będzie obciąć go do tej pojemności. Tak naprawdę najprościej będzie zrobić tak. I to znaczy, że jeżeli magazyn na drewno jest większy niż maksymalna pojemność magazynu na drewno, to ustaw magazyn na drewno na maksymalną pojemność na drewno. Czyli macie powiedzmy 1950 drewna, maksymalnie 2000, robicie refresha, robi się 2200 drewna, ale pojemność jest maksymalna 2000, więc zjeżdża wam magazyn do 2000, tak? Tak samo dokładnie tą stronę, z tą różnicą, że tu nie będzie wood, tylko będzie iron. Reszta się wszystko praktycznie zgadza tak samo jak w cieniu. Tak? To sprawi, że dobowa, że wielkość magazynu na dany surowiec, czy ilość surowców w magazynie nigdy nie przekroczy w wypadku drewna dobowej produkcji, a w wypadku żelaza 12 godzin produkcji, po prostu przestanie się więcej naliczać, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że zostawia ktoś na tydzień grę i przychodzi i ma milion tego, milion tamtego, nie? Założywszy, że nikt go nie zrajdował po drodze. Skoro tu jestem na main branchu, a tu jest wyświetlone, co dorobiłem, czyli mogę napisać, że maksymalna pojemność magazynu surowców commit, push i OK. Tam to sobie dalej wisi. Tamten branch.